the dark side. Cześć, siemanko, witam was bardzo serdecznie w 8 odcinku z serii Zagramy w Gwiezdne Wojny Tajemnice Sithów. I już na początku zrobiłem rzecz konieczną, ponieważ trzeba przyciągnąć klucz od tego Gamorreanina. Jak go uderzymy, to on ma wmontowane, że odchodzi pod cele, zobaczcie. Idzie go tutaj zbugować. Nie wiem, czy mi się ta sztuka uda, niestety nie udało się, rzadko mi się udaje. Da się go zbugować pod ścianę i on wtedy nie może nas zaatakować. I dodatkowo pomaga nam współwięzień dobić tego świniaka. No niestety, nie mamy broni, ale z mocy nas oczywiście rozbroić nie mogą. Więc to dzięki niej będziemy mogli wytrwać w tym więzieniu. Nie polecam uwalniać współwięźniów. Oni oczywiście pomogą nam pozabijać strażników, ale w drugiej kolejności wezmą się za nas. No wcale nie jest to takie trudne ich zabić. Starszy. Uderzenie, cofnąć. Nie wiem, czy latanie w kółko nie poszłoby szybciej. Wtedy miałby problem z trafieniem nas. Dobra, pokonany. No i teraz co my musimy zrobić? Tutaj jest klucz, który posłuży nam do otworzenia takiego specjalnego przejścia w oczyszczalni ścieków, która jest właśnie tutaj, jest dziura w rurze. O, właśnie to jest tu. Bardzo dobrze. Tu jeszcze mamy do wzięcia pancerzyk i możemy już płynąć dalej. Płyniemy w gównach Kapy i Takary razem. Tam dalej jest sekretna arena, ale będę potrzebował miecza świetnego, aby ją otworzyć. Więc już za chwilę. I tymczasem uciekamy z pierdla. Co to za oczka się świecą w tej ciemności? Raincore! To jest Raincore! Mówiłam, że będę tego żałować. Dobra, musimy uciekać przed godziną. Tutaj jest nasz miecz świetny, trzeba sobie go przyciągnąć i musimy za pomocą niego wykończyć Raincora. Nie jest to trudne, bowiem, patrzcie, on do nas nie może podejść tutaj. On będzie cały czas oparty o ścianę i trzeba go za tej ściany walić. No i jeszcze raz, czwarty, koniec. Cała walka z Raincorem, pokonany. To było oczywiście Raincore Abronamara, bo to jest jego forteca. Wszystko tak naprawdę, co należy do Abronamara, to należy także do Takary i my mieliśmy czekać na przesłuchanie. No ale coś im się chyba nie udało. I tu jest sekretna arena. Mamy tutaj full pancerz zaliczone. Więc teraz możemy już lecieć w głąb fortecy, postarać się znaleźć urządzenie telekomunikacyjne, które jest całkiem dobrze ukryte i chronione. Są świniaki. Teraz jak mam full przyciąganie, to będzie mi zdecydowanie łatwiej. Dostanę. Też detonator termiczny. Dawaj to. Dziecino. Aj, nie uciekłem. Dużo mi to życia zabrało, a szkoda, bo będzie tutaj przydatne. Fajnie, że przyciągnęłaś baterię, jak chciałem rozbroić tego gościa. Kolejni Gamorreanie. No i tutaj możemy przesłuchiwać Gonka. Gadaj, gdzie schowałeś urządzenie! Wykitował. Jakaż szkoda. Dobra, trzeba wejść tutaj pod taśmę montażową. Tu jest arm, czyli ramię droida. No i plus taka sekretna arena. Za pomocą tego urządzenia możemy sobie regenerować życie. Za każdym razem, kiedy tu przyjdziemy. I teraz pokażę wam przejście widmo. Zobaczcie, obserwujcie. Tutaj jest dziura, prawda? No to obserwujcie teraz. Patrzcie. Przenikliśmy przez sufit. I nie da się tutaj wskoczyć żadnym sposobem, trzeba iść tam naokoło. O, prawie ciepnąłem w bomby. Byłoby trochę śmiesznie. Weź. Ośmioki, bo się pokaleczysz.
Jak taka dobra mama, odciąłem mu łapę, żeby nie pajacował. Możemy też rozbroić tutaj kumpla, żeby później nam nie dokuczał. Dawaj. Oj, za tymi drzwiami znajduje się już urządzenie telekomunikacyjne, ale trzeba znaleźć inne wejście, gdyż... no nim się nie dostaniemy. Dawaj, blaster. Tam na górze też jest sekretna arena. Tylko muszę być ostrożny, bo tu siedzi Gran. Już nie ma. Już nie ma swoich detonatorów, już nie jest taki cwany. No ale potrafi... potrafi również sprzedać kosę piąchami. Dobra, spadaj. No i proszę bardzo, zdobyliśmy... full armor, wszystko. Tutaj musimy wcisnąć pewien przycisk, który otworzy nam takie wielkie drzwi. No właśnie tutaj. No i zobaczcie, to się nam otwiera. I tam już za chwilę dostaniemy się do pewnego centrum dowodzenia, gdzie znajduje się to skradzione urządzenie telekomunikacyjne. O kurna, zapomniałbym o tobie, kumplu. Jakaż by to była dla mnie szkoda, jakbym to zobaczył później przy montowaniu do piachu. Jest taka ciekawostka, można oczywiście wskoczyć do tej wody, ale widziałem u speedrunnerów, że jeżeli użyjemy wyrzutni rakiet i strzelimy tutaj i użyjemy w tym samym czasie jakoś mocno skok, to możemy skoczyć już na tamto molo, które jest naprzeciwko nas i tam jest koniec misji ogólnie. Tam się później spotkamy z agentami Kapy, którzy nas uwolnią. Właśnie z fortecy Abronamara. Normalnie chyba nie da się dostać. Aha. Mam mocno naskillowany skok, więc są też czasem problemy. Cześć. Chodźcie, on bombą rozwali tu kraty. I jesteśmy w centrum dowodzenia. A to jest właśnie urządzenie telekomunikacyjne Kapy. Bierzemy je. No i Mara dała cynka agentom Kapy, że jesteśmy w fortecy i oni powiedzieli, że zaraz... że już są w drodze, zaraz po nas przelecą. Dobrze, żeby nas nie przelecieli. O nie! Dawaj, pajacu, te bomby. Nie możemy wskoczyć do wody, gdyż jest naelektryzowana. Patrzcie, jak w złości ten Trandoshan wali tymi łapami. Chodź tu. Gdzie on? Ale szkoda, że nie mam push, bym go zrzucił do tej wody. No i tu jest kolejna sekretna arena. Ups. Myślałem, że nadziałem się na ten prąd. Aha, no i oczywiście trzeba się tego prądu pozbyć z wody, gdyż nie przelecimy do mola. Do molo. Najpierw środkowa, później lewa. I proszę bardzo, gotowe. Dawaj mi tą wyrzutnię rakiet. Pytanie, czy uda mi się tam doskoczyć? Nie. Tak bardzo się starały. Dobra, spadamy stąd. Spadamy z tej przeklętej fortecy. Ta kara nie doczeka się przesłuchania. No i bardzo dobrze, docieramy do molo. I tak się kończy ta misja. Pa, how nice of your men to recover my ship and load all the supplies for me. You keep this up and you might give yourself a good name. Nanabulia, wawanako molira. As soon as I get the supplies back, you'll get your payment. Of course, first I'll have to tell Mon Mothma about your illegal surveillance equipment. Being an honest Jedi and all. Mara, pompilia buki, cisconi munda barunti. Subito Luria. Mi ciò
pleasure doing business with you. No właśnie, no i misja taka mocno się przedłużyła. Nie by ukraść tak prosto urządzenie telekomunikacyjne, a zobaczcie, ile trzeba było się za tym wszystkim ganiać. No i dobra, odzyskaliśmy urządzenie telekomunikacyjne, tak więc Kappa zgodził się wspomóc rebelię. 4x4 sekrety, a my oczywiście jako Mara czekamy na kolejne zlecenia. Tak więc co mogę sobie tutaj jeszcze wzmocnić? Powiem wam, że dam sobie Persuasion na trzeci poziom. No bo skok w sumie nie jest tak naprawdę przydatny do jakiejś tam żadnej misji. To jest tak tylko, żeby czasem sobie coś przyspieszyć. Normalnie to nie jest jakoś bardzo potrzebne. No dobra, tak więc dzięki za obejrzenie. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. Siemanko!